A teraz chciałbym zaprosić na scenę naszych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, ludzi szczególnych, i proszę, aby zachęcić ich tutaj gorącymi brawami. W międzyczasie przypomnę również o zasadach, które panują podczas dyskusji, mianowicie chęć zadania pytania zgłaszamy poprzez podniesienie ręki. Ja podejdę do Państwa, będzie można sobie swobodnie zadać pytanie. Prosiłbym też, żeby te pytania były w miarę zrozumiałe, zwięzłe. I cóż, myślę, że jeszcze raz należą się gorące brawa. Kiedy mnie tam wywozili, miałam 10 lat. 10 lat. No i oczywiście jak wróciłam, miałam 15. I dopiero zaczynałam się uczyć. Bo do rozpoczęcia wojny to pierwszą klasę skończyłam. A później rzeczywiście miałam 15 lat i powinnam iść do drugiej klasy szkoły podstawowej. A jakem poszła w kwietniu, poszłam do szkoły, to dyrektor mówi, co ja dzieciaku z tobą zrobię? Masz już 15 lat, do której ty pójdziesz? Myślał, mówi, to do czwartej cię wezmę. No to i wziął mnie do czwartej, kochani. I ja do tego czerwca w tej czwartej klasie byłam. A później mówi, no teraz to już powinieneś do szkoły średniej. Ja mówię, to niech mi pan dyrektor pomoże, jak ja się dostanę po tej pierwszej, czwartej i już od razu do szkoły średniej. Pomogli mi, może przez znajomość rodziców, pomogli mi i tak dostałam się do tej szkoły w Łomży. Bo mając 15 lat, zaczynałam od wstępnej klasy w liceum pedagogicznym. I skończyłam ją, każdego roku przychodziłam, skończyłam, ale miałam dużo więcej, jak normalnie teraz dzieci kończą maturę. Chcę powiedzieć, że to, co tutaj pokazywano, to, co mówiono, przeżywa się bardzo, tak jak widzicie, mężczyzna płacze. Ja też tylko gestykuluję bez przerwy nerwami. I żeby nie wiem, ile razy się mówiło, to wraca to przeżycie i albo płacze się, albo z nerwami się mówię. Kochani, często mówię na scenie, tutaj to pierwszy raz na takim wysokim jestem. Często mówię w szkole, szczególnie teraz, kiedy kwiecień był miesiącem pamięci narodowej. I pozbawili mnie już bez przerwy, tam w tych szkołach średnich mnie proszą i bez przerwy proszą, żeby cokolwiek powiedzieć. Wiem tylko, że warto mówić i dlatego godzę się na to. Czasem jest mi ciężko, ale godzę się, bo wiem, że wie ludzi bardzo dużo, ale szczególnie zależy nam na młodzieży. I tutaj widzę właśnie dużo młodzieży i dlatego też chciałam powiedzieć kilka słów, żeby pamiętać o tym, co przeżywali. Wiem o tym, że z Białegostoku, okolic Białegostoku,
również bardzo dużo, nawet tym pociągiem, który pokazywali, też jechało. I na pewno tu wśród Białostoczan też jest dużo Sybiraków, które pięknie organizują 8 września każdego roku. Jeżeli będziecie mogli, proszę przyjść zobaczyć, ile przyjeżdża z całej Polski. I to chyba przez szacunek dla tych Sybiraków. Bardzo często dostaję pytanie takie, jak w pamięci mojej zostało, jakie wrażenie ja mam po tym wszystkim. Chcę powiedzieć, że przede wszystkim zostaje ono na całe życie. Na całe życie. Ja jestem z... Możecie sobie łatwo policzyć, ile już mam lat. Ale nigdy nie mogę się wyzbyć tego, żeby w domu, ja jestem gospodynią już tyle lat, żeby w domu zapasu nie było. Bo tam jego nie mieliśmy. Nie to, że na kilogramu mąki, ale nie było nawet w zapasie jednego ziemniaka. Na zimę, pamiętam, mieliśmy tak wyliczone ziemniaki, że wystarczyło nam tylko 2 ziemniaki zużyć dziennie. A było nas 5 dzieci i mama 6. I to trzeba było jakoś dodatkowo jeszcze z tymi 2 ziemniakami coś tam to wodę, żeby ona była gęściejsza. Więc trzeba było rzeczywiście różnymi sposobami. W lecie było łatwiej, bo można było szczawiu nazbierać, choć też bardzo trudno, bo było powietrze, klimat tam bardzo suchy, ja byłam w Kazachstanie. Klimat był bardzo suchy i stepy były suche. Tak jak zimą mroził mróz, tak w lecie piekło słońce. I wszystko na tym stepie paliło. Nawet i tego szczawiu nie można było znaleźć tyle, co potrzeba. No ale kłosy jeszcze były, bo ziemia, która była uprawiana jednej ziemi, to na wiosnę ta ziemia leżała otłogiem. Wiecie co to? Nie siano na tym. Tyle było obszaru ogromnego, połacie, gdzie można było przenieść w następne miejsce, a to zostawić ziemię, która rzeczywiście zostawała z tym, zarastała nowo trawą. I wtedy na jesieni i nawet na wiosnę chodziło się, szukało tam jeszcze na tym ściernisku kłosów, żeby właśnie roztłuc. Czym się dało? No bo nie zawsze młotek był, kamień najczęściej, chociaż tam w tym stepie i tych kamieni nie było. Najczęściej glina taka twarda, gdzie można było czasem wykorzystać zamiast kamienia, bo to była bardzo wysuszona. I tak rzeczywiście ten ziemniak dodatkowo starty, to więcej tą wodę, była gęściejsza ta woda z tymi 2 ziemniakami i to musiało wystarczyć dla 5 dzieci i dla mamy, która nie zawsze brała, bo jak dziecko płakało najmłodsze, a miało 3 lata, to swoją zupę oddawała temu dziecku. Teraz wiem, że mam pytania otrzymywać od Państwa i dlatego przerywam to, przepraszam. Nie szkodzi, myślę, że należy się brawa. Wydaje mi się, że nikt nie będzie miał żalu, że musimy ograniczyć trochę czas naszych pytań, ale tak jak mówiłem, podniesienie ręki, ja do Państwa podejdę z mikrofonem, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Naprawdę nikt nie ma żadnego pytania. Proszę śmiało się nie krępować. Mamy nadzwyczajną okazję spotkać się z świadkami tych tragicznych wydarzeń. Proszę, z pierwszy pytanie.
Leśński. Ja mam takie pytanie, bo tam w czasie filmu było mówione, że nie można było się przemieszczać bez przepustki, ale też w trakcie tych opowiadań państwo opowiadali, że tam brat poszedł paczkę odebrać, to że Polacy się przemieszczali. Chciałem się spytać, na jakiej zasadzie to było, że pomimo, że trzeba było mieć przepustkę, żeby się poruszać, to Polacy sobie, no znaczy, no, że tam można było się przemieszczać mimo wszystko. Proszę mi powtórzyć pytanie, nie bardzo słyszałam, a chciałabym, żeby to słyszeć. Pytanie było, chodziło o przepustki. Mianowicie pan pytał się, jak było z tym przepustkami, bo tutaj w filmie był taki wątek, że jeżeli chodziło się na pocztę, to nie trzeba było wyjść z tych przepustek. Ja zejdę niżej, będziesz tańczył lepiej, bo nie słyszę. O co to chodzi? Pytanie dotyczyło przepustek i poruszania się z przepustkami. Proszę, tu była mowa. Ja też teraz rozumiem, o co chodzi. Ja też tego nie wiem, bo ta rodzina tego pana była najprawdopodobniej, wiek każdej osoby był większy jak w mojej rodzinie. Bo ja mówię, że mój brat najmłodszy wrócił, to miał 7 lat, a tam 5 lat byliśmy, bo on miał, zobaczcie ile lat, 2 lata miał. To nigdy, i następne miało co 2, 4 i tak dalej. Ja, tak jak mówiłam, najstarsza, było nas 6, tak jak tu było powiedziane, najmłodsze rok i miesiąc zmarło, więc zostało 3-latka, 5 lat, 6, ja miałam 10, 5. 10 lat, 5 z kolejności w starszym wieku. Więc my nie mogliśmy się ruszać na własną rękę, dlatego że nasza rodzina była, dzieci były małe. Nie bardzo można było gdzieś iść, a proszę sobie wyobrazić, że tutaj było powiedziane i tak było, z jednego miejscowości, z jednej, tam gdzie myśmy byli, do miasta najbliższego było 68 kilometrów. Ja tą drogę też pieszo przeszłam, bo trzeba było, miałam, potrzeba było. Więc i na te 68 kilometrów był jeden kołchoz. Jeden kołchoz. To się szło od tam, gdzie myśmy mieszkali, do wieczora, nas tam przenocowali i drugie już do miasta Solilecz. Więc jak moja rodzina mogła się na własną rękę wypuścić, żeby gdzieś dojść bliżej do granicy Polski? Myśmy czekali i ta pani, co mówi, i większość Polaków czekali, aż dojdzie do porozumienia w 1945 roku. Stalin dał nam, no, zawdzięczając oczywiście Polakom, dał nam przepustkę, którą można było wziąć z biura tam stamtąd. I ja do dziś ją mam. Ten pan, który tutaj robił, to widział chyba tą moją przepustkę. To nasz dokument przekraczania granicy. A ten pan, który tu mówił, na swoją rękę się wybrali właśnie stamtąd, nie mając dokumentów. I dlatego cały czas tu mówił o tym, że proszę pokazać dokument, a oni jego nie mieli. Ponieważ to była rodzina, najprawdopodobniej nie miała takich dzieci, bo i ten pan trochę ode mnie starszy jest, więc miał już też więcej lat, jeżeli nawet był najmłodszy. Także rzeczywiście oni zaczęli stamtąd, gdzie go wwieźli, stopniowo przybliżać się do Europy na własną rękę. Tak ja zrozumiałam to. A my z taką rodziną jak ta pani, o której tutaj pokazywała pani Danusia, miała taką samą rodzinę, była też, miała 3-latka ta pani, która tutaj występowała, jak była. A miała również brata, który miał roczek. Więc myśmy z takich rodzin nie próbowali się przedostać stamtąd na własną rękę, od tak przez, nie mając dokumentów.
Dlatego ja też nie bardzo ja mogę wytłumaczyć. Po prostu postanowili tam z głębi Rosji dostać się do Polski. Aha, tutaj patrzę, że kolega ma możliwość tłumaczenia. Ja powiem Państwu, jeżeli chodzi o te przepustki. Otóż Państwo, pan prawdopodobnie wiecie, że były porozumienia, dwa tak przynajmniej. Sikorski, Majski, kiedy potem część Polaków mogła emigrować do większych miast i mieli przepustki. I drugi raz, przepraszam, pierwszy raz to wtedy, kiedy jest porozumienie i tworzy się armia generała Andersa, z różnych stron docierają do punktów zbornych i drugi raz wtedy, kiedy jest porozumienie Sikorski-Majski, też dostają Polacy różnego rodzaju przepustki i wędrują. Dochodzą, tak jak pani powiedziała, jak w filmie było, do tych ośrodków, z których można szybciej dostać się do jakichś środków transportu. Jeżeli chodzi o mnie, proszę Państwa, nie jestem żadnym bohaterem, proszę Państwa. Jestem bohaterem dwutygodniowym, proszę Państwa, bo mając... Może tak inaczej zacznę. 13 kwietnia 1940 roku. Przyjeżdża dwóch rosyjskich żołnierzy. Bo powiem, że to nie byli żandarmi. Bo żandarmi tak się nie zachowują. Muszę powiedzieć, w każdej nacji są różni ludzie i ludziska, proszę Państwa. Ci, którzy do nas przyjechali, zobaczyli, gdzie pytają się, gdzie jest moja mama, a była u dziadków. Mówią, że w pokoju. Jak to w pokoju? A co tam jest? Bo ona jest chora. Jak to chora? No urodziła rebionkę. Ja nie jestem na liście, proszę Państwa, do wywózki. A mama tak. Czy mama ma wyjechać bez dziecka? Czy ja mam zostać tu w Polsce? Jest problem, proszę Państwa. I oni mają problem. W związku z tym, że ja bardzo mocno protestowałem, proszę Państwa, jeden z żołnierzy tych przychodzi do dziadka i mówi: gospodin, dawaj wraca, zjemy to w spisku i my ostawimy. No to dziadek konia zaprzął, przywiózł ze Szczuczyna wraca. A że ja się bardzo dobrze zachowałem, głośno w każdym bądź razie, to powiedział, że jestem zdrowy, że ja mogę jechać. Ten drugi mówi, przecież oni będą jechać cały miesiąc, a może nawet dłużej. Będzie zimno, będzie, on umrze. To jego sprawa. Drugi przychodzi do dziadka, dlatego powiedziałem, że to nie są żandarmi. Przychodzi gospodin, masz maso, mięso, sał, daję mu. Niech zjeba jutro w spisku i my go ostawimy. Dziadek próbuje, niestety nie udało się przekonać. Proszę Państwa, tutaj taką dygresję. Ja z mamą wróciłem. A ich całą rodzinę wywieziono do Oświęcimia i ani jedna osoba nie przeżyła. Jeżeli chodzi o drogę, to ja będę skracał. Proszę Państwa, jest taki moment, kiedy nie ma co jeść i przydają zupę, kaszę jakąś. I wszyscy to wyrzucają, bo jak się spojrzy na ten talerz czy w ten, to tam się wszystko rusza. Większość wyrzuca to, a moja mama to wszystko zjadła, bo wiedziała, że musi mieć pokarm, że musi mnie karmić, że musi mi dostarczyć mleka. Drugi przypadek, kiedy byliśmy już w Rosji, tam na zesłaniu, była taka pani Brajczewska ze Szczuczyna, która nie miała pokarmu. No i mama próbowała mnie i jego karmić. Tubylcy, którzy tam byli, jak się dowiedzieli, że moja mama karmi mnie i drugiego,
on był 2 miesiące starszy, to zaczęli przynosić nam przynajmniej raz w tygodniu pół litra mleka. A pół litra mleka to można było kupić tylko za złoto. Tylko za złoto. A oni przynosili za darmo. Tak jak na tym filmie jest o tych kartoflach, tak ja tutaj mówię o tym mleku, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o na miejscu tam. Ja pamiętam od 5 roku, powiem szczerze. Wjeżdżaliśmy 2 tygodnie, wróciliśmy w 1946 roku, 14 czerwca. Irtyszyński rejon, Pawłodarska Oblast. To jest Omsk, Tomsk, Pawłodar. Do Pawłodaru było 250 km. Do najbliższego lasu 60. Nikt nikogo nie pilnował, bo jeżeli ktokolwiek by stamtąd wyruszył, to go wilki zjadły. Proszę Państwa, nie było mowy o tym, żeby ktokolwiek wyszedł poza ten. Wszyscy pilnowali się, wszyscy jedni drugim pomagali. Chciałbym 2 zdania powiedzieć o sytuacji, której zawdzięczamy, my Sybiracy zawdzięczamy, że być może żeśmy przeżyli. Pierwsza rzecz, to pomoc tamtych ludności, która tam była. Gdyby nie oni, to nie jedna trzecia tych wywiezionych by tam została, a zostałoby 2/3 Polaków. Druga rzecz, to, że było porozumienie i stworzenie armii Andersa. Wtedy Polakom lepiej się zaczęło dziać. Jak wyszły wojsko Andersa i przecież tam stoi 10, 120 prawie tysięcy, 70 wojskowych i 40, proszę Państwa, cywilów poszło. Tam bardzo dużo dzieci, które później zostały rozwiezione po Indiach, po Nowej Zelandii, Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej. Kolega nasz był niedawno w Nowej Zelandii, gdzie tam spotkał się z Polonią. I drugi raz wtedy, kiedy tworzyła się Armia Kościuszkowska, proszę Państwa, bo po wyprowadzeniu wojsk przez Andersa nas, przynajmniej tak opowiadali ci, którzy tam z nami mieszkali, zaczęto Polaków prześladować. Cofnięto te przepustki, zaczęto, proszę Państwa, wymieniać paszporty, kazano brać paszporty, że jesteśmy obywatelami Rosji i tak dalej, i tak dalej. Jak się zaczęła tworzyć Armia Kościuszkowska, proszę Państwa, Związek Patriotów Polskich, Wanda Wasilewska, wtedy wydano pozwolenie na to, żeby Polacy ewentualnie przenosili się bliżej. Proszę Państwa, przewróciliśmy w 1946 roku, to był, proszę Państwa, 14 czerwiec. Ja tylko pamiętam takie rzeczy, proszę Państwa. Jak żeśmy przejechali granicę z Rosji do Polski, pociąg się zatrzymał. Państwo pamiętacie film Chłopi, jak Boryna bierze tą ziemię i trzyma w tym ręku i przysiewa z jednej ręki do drugiej. Tak Sybiracy, szczególnie starsi, śpiewali i modlili się, klękali, brali tą ziemię i też przesiewali, brali się do kieszeni, że to jest już nasze, że już tam nikt nie, z powrotem nie będzie wracał. Jak wróciliśmy, proszę Państwa, to było, no nas dużo, mocno witano, ale były i, proszę Państwa, takie nieprzyjemne rzeczy, że nas chłopaków młodych, takich małych, nazywano kacapami, proszę Państwa. Jest to przykre, proszę Państwa. Wytrzymaliśmy 6,5 roku. Tam jeden drugiego wspierał, ile tylko mógł, a tu przyjeżdżamy we własnej ojczyźnie, we własnym kraju, we własnej wsi czy miasteczku, jeden czy drugi gówniarz, za przeproszeniem, czy jego ten nazywa kacapem. Tam przeżył, a tutaj dopisywano mu jakieś tam
No, nieprzyjemne słowa. Proszę Państwa, ja myślę, że to, co koleżanka powiedziała, to, co jest na filmie, proszę Państwa, warto spotykać się z ludźmi, którzy tam byli. To, co koleżanka powiedziała, że żeby młodzież, to dla wszystkich jest lekcja, proszę Państwa, dla tych, co wcześniej urodzeni i później, proszę Państwa. Bo nie wszyscy, mówią niektórzy, a co wy tam na tej, a co wy tam mieli świeże powietrze, kwiaty eleganckie na stepach, proszę Państwa. Ale proszę Państwa, każdy z nas przeszedł przynajmniej 3-4 choroby. I za każdym razem można, mogło być tak, albo w prawo, albo w lewo. Każda matka kilka miesięcy leżała chora bez przytomności. I ta druga matka brała i pomagała, i opiekowała się. Moja mama, nie wiem, chyba ze 3 miesiące w sumie chorowała, czy 5. Była pani Jonkajtysowa z tego, ze Szczuczyna. Z synem Marianem Jonkajtysem. Bratem stryjecznym Jonkajtysa, Mariana, tego poety z Augustowa, który mieszkał w Warszawie, napisał hymn Sybiraków, proszę Państwa. Ona nami się opiekowała, 7-6 dzieci. Proszę Państwa, pamiętam, jak przyszły, ktoś dostał rodzynki i każdemu dostali się 4 rodzynki. Więc przez 4 dni trzymało się tak w ręku te rodzynki i każdego dnia jedno rodzynkę się jadło. A jak karano dzieci, proszę Państwa, bo zawsze to było. Najgorszą karą to było, jak kazano położyć palec na stole i trzymać na tym stole. Proszę Państwa, to była największa kara dla dzieci. A dzieci jak to dzieci, proszę Państwa. Kiedyś żeśmy zaczęli zjeżdżać ze stogu siana, proszę Państwa. No i dostaliśmy w skórę. Proszę Państwa, przepraszam, ale muszę się do jednej rzeczy przyznać. 2 razy coś ukradłem. Raz jak jechała furmanka, a z tyłu taki dyszel wystawał. I ja mając 4 lata, prawie 5, wsiadłem na ten dyszel. Trzymam się za to i tak, za kartofel i za siebie, za kartofel i za siebie. I taka truszka utworzyła się. No a stał przedsiedaciel, szef, przewodniczący kołchozu. Obrócił się do tyłu, udał, że nie widzi. Dopiero się pokazał, jak ja to pozbierałem. Proszę Państwa, tak to jest w życiu, proszę Państwa. Jedni strzelają, proszę Państwa, jak byliśmy, to pan Marian Jonkajtys, który razem w pokoju my mieszkaliśmy, mówi, przywieziono z Petersburga kobietę w nocnej koszuli i dziewczynkę w nocnej koszuli tylko dlatego, że ich ojciec, major, dostał się do niemieckiej niewoli. Proszę Państwa, jeżeli byłyby mi jakieś pytania, proszę Państwa, to proszę bardzo, ale naprawdę nie jestem żadnym bohaterem, takim samym jak Państwo, proszę Państwa. Takie same dzieciństwo, z tym, że bardziej ubogie, proszę Państwa. A, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Od tak jak tutaj stoimy, to tak był płaskowyż i tu step. Jak się kimś sięgnął, to proszę Państwa step. A tam w dole płynęła Orłówka, rzeczka taka. Jak narew, to rzeczka, proszę Państwa, my w ogóle nie mamy wyobrażenia, co to znaczy rzeka w Rosji. To jest 1,5 kilometra, 2 kilometry, 10 kilometrów. Taka szerokość rzeki, proszę Państwa. Tam, gdzie do Wołgi Kama wpływa, 15 kilometrów, proszę Państwa. Statki pływają takie jak po Bałtyku. I proszę Państwa, jak przyszła, śniegu napadało w ciągu jednej nocy 2 metry. A to się stopiło w kwietniu, czy na początku maja i wszystko do tej Orłówki szło. I Pradolina Irtyszu, wszystko zalane, takie fale, jak opadło, to tam było mnóstwo ryb, proszę Państwa. Przeprawiali się przez tą Orłówkę i co kto miał? Spodnie, koszule, ryby.
na drugą stronę, podproszono, wieszano na tym, solono, a sól była bardzo droga. I to było bardzo ważne pożywienie. Proszę Państwa, nie będę Państwa tutaj dokuczał, przeciągał. Życzę, proszę Państwa, żebyście nigdy w życiu nie musieli takiej rzeczy przeżywać. A my przeżyliśmy, proszę Państwa. Myślę, że chyba może to i opatrzność, może to ludzie, może to zbieg okoliczności, żeśmy się tam znaleźli i szczęście w nieszczęściu, żeśmy wrócili i mamy przyjemność się z Państwem spotkać. Dziękuję bardzo. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Skoro pytań nie ma, to ja pozwolę sobie zadać ostatnie, które będzie skierowane to do... Może jeszcze ja coś powiem. Właśnie. Często ludzie mnie pytali, czy pan Truszkowski spotkał się później z ojcem. Tak więc jeszcze powiem, że tak, spotkał się, kiedy wrócił do Polski, też z rodziną. A druga rzecz, o którą często ludzie mnie pytają, to liczby. Na początku pojawia się liczba 320 tysięcy ludzi wywiezionych na Syberię, a na końcu jest 421 bodajże, które powróciło, prawda? To jest tak, że wywiezionych ogółem zostało 1 300 000. 300 tysięcy. W tej chwili GUS podał te wszystkie dane, że to tyle. I 1/3 z tego nigdy nie wróciła. Część w czasie transportu, było nawet tak, że się zatrzymywał się pociąg. Ci, którzy padli, zmarli w czasie drogi, w śnieg zasypano, proszę Państwa, i pojechało dalej. I pojechało dalej. Tak było i później. Przecież wysadzano, proszę Państwa, normalnie w lesie. Normalnie w lesie, proszę Państwa. Każdy musiał sobie robić ziemiankę, przykrywać to. To zależy, kto gdzie trafił. Mamy koleżankę, proszę Państwa, która urodziła się tam po przyjeździe mamy w lesie, na gałązkach. Nina Żyłko się nazywa, proszę Państwa. Są tacy, którzy tam się urodzili, proszę Państwa. Co prawda nie dużo, ale jest parę osób, proszę Państwa. Proszę Państwa, ja w życiu ojca nie widziałem. Pamiętacie z filmu Katyn, jak dziewczynka woła: tato, kiedy wrócisz do mnie? Ja nigdy nie zobaczyłem swojego ojca. Temu 7 czy 8 lat dowiedziałem się, że uciekł z trzema kolegami do armii generała Andersa. I wtedy, kiedy zostało im 7 czy 9 wiorst, zostali złapani, sprowadzeni do łagru i tam rozstrzelani 2 tygodnie leżeli na gołej ziemi, proszę Państwa. Dopiero temu 7-8 lat spisał mi jedna osoba, jak te rzeczy wyglądały, proszę Państwa. Więc naprawdę życie jest bardzo skomplikowane, a myśmy mieli szczęście w nieszczęściu przeżyć to i spotkać się z Państwem. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze szybkie pytanie do Pana reżysera. Czy w tej pracy otrzymał Pan jakieś wsparcie z zewnątrz? Czy ktokolwiek się zainteresował tym, co Pan robi i pomógł choćby nawet symbolicznie poprzez jakieś wsparcie finansowe, czy wszystko Pan robił swoim nakładem? To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o budżet produkcji, to finansowałem to z własnej kieszeni i to był mikrobudżet, prawda? Ale tak, pojawiali się ludzie, którzy pomagali mi bezwarunkowo. Na przykład pani fotografka, ta osoba, która zrobiła plakat do premiery, jak i też kilka zdjęć, które wykorzystałem w samym obrazie. Też specjalista od Public Relations pojawił się, pomógł mi rozpromować imprezę premiery w mediach. I w międzyczasie, prawda, nawet takie zwykłe rzeczy, kiedy trzeba było gdzieś mnie podwieźć, zawsze chętnie ludzie się znajdowali. Dużo mi pomógł pomysłodawca, pan Henryk Felter,
który czuł też się połączony z tą inicjatywą. No i tak. Mogę pytanie? Jasne. Ponieważ tam była niedokończona historia, ten pan opowiadał, że swoją siostrę uciekli z pociągu, czy jest znana historia, co się stało z ich matką? Tak. Powiedziałem ojcu, nie powiedziałem o matce. Z matką też się spotkali zaraz niedaleko po tym po stacji. Pana Truszkowskiego historia jest bardzo długa. Ja nie zdążyłem wszystkiego zamieścić w tym dokumencie ze względów czasowych. Zastanawiam się nad zrobieniem wersji tylko pana Truszkowskiego. Nie będzie już, prawda, w kinach napuszczana, ale będzie dostępna na moim Facebooku. To jest standard 3D. Standard Facebook. www.facebook/standard. I to będzie tylko tam dostępne, prawda, i na moim kanale na YouTubie. Tak więc zapraszam, prawdopodobnie jeszcze ze 2 miesiące i to wypuszczę. Jeszcze jakieś pytania? Zaraz. W imieniu organizatorów bardzo chcielibyśmy podziękować naszym gościom, którzy przyjechali do nas z Łomży. Myślę, że należy ich nagrodzić jeszcze raz ogromnymi, ogromnymi brawami. Ja serdecznie chcę podziękować wszystkim za obecność, bo to świadczy bardzo dobrze, że chcecie znać historię tak trudną naszej Polski, bo to historia. Kiedyś dostałam takie pytanie, bo tak jak mówiłam, miesiąc pamięci narodowej w kwietniu, to i również Katyń. I dostałam pytanie, niech nam pani odpowie, czy to się wiąże z Katyniem? Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, ale odpowiedziałam w ten sposób. To historie, o której ja mówię, to przedłużenie Katynia. Katyniem rozpoczęli unicestwianie Polaków. Zaczęli od najbardziej wykształconego narodu w Polsce, od poruczników, kapitanów i tak dalej. A później przenieśli się, tak jak mój ojciec sołtysem był. I było bardzo, bardzo wielu, którzy mieli więcej ziemi tu w Polsce. To byli kułacy. I tak to się zaczynało, że nasz dom Polaków tak chcieli wymordować przez swoją okupację rosyjską. I pewnie by nas dużo jeszcze więcej zginęło, gdyby nie tak potoczyła się historia, że zostali. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo się cieszę, że po takiej porze przyjście. I proszę pamiętać, że warto znać historię. Dziękuję bardzo. Za wytrwałość, proszę Państwa. Państwu się też należy. Dziękuję. My również dziękujemy ze swojej strony. Zapraszamy Państwa na nasze najbliższe wydarzenia, do śledzenia naszych inicjatyw. Jeżeli jeszcze ktoś miałby pytania, a nie ma odwagi go zadać publicznie, będzie jeszcze chwila, żeby podejść i zadać pytanie. Dziękuję ślicznie. I tutaj tak bardzo przypomina tą scenę z tymi ziemniakami. Właśnie jak brakowało. Potem jak oni wrócili do Polski, akurat tam urodziny się zatrzymali, gotowane były ziemniaki dla świń w garach takich wielkich. I te dzieci rzuciły się na te ziemniaki, co powodowało wręcz konsternację ludzi, no bo takie ziemniaki gotowane dla świń, a te dzieci rzuciły się na te ziemniaki jak na największy przysmak, kiedy wróciły do Polski. Bo to był przysmak, proszę pani. Pamiętam pierwszą kolację u babci, kiedy babcia postawiła taką miskę z kartoflami i każdy dostał kubek mleka. Proszę Państwa, to było coś pięknego, a jeszcze były takie skwarkami posypane, to każdy z nas sześciu dzieciaków
podjadał te kartofle, żeby ta skwareczka spadła na jego stronę. A to już bardzo, bardzo dawno było. Dziękujemy bardzo. Za wytrwałość Państwu się należy naprawdę duże, duże owacje. To jest dużo. Co należy? Żeby pamiętać. Zawsze muszę pamiętać, muszę powiedzieć, 14 lat jestem zawsze tutaj na 8 września na ten pochodzie i zawsze idę. Przywożę tam pod pomnik, a ja jeszcze do kościoła idę zawsze. Tak, dziękuję ślicznie. Dziękujemy.